Cześć, witam Was z mojego kanału, jest Łukaszodawca. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak się zepsuła pogoda. Wczoraj tak fajnie było, papugi szło wypuścić. A dzisiaj już deszcz leje. Leje deszcz. Leje deszcz, patrzcie, tu wszędzie mokro jest wszystko. Czekajcie, bo... O, ja to musiałem złapać. Leje wszędzie, mokro jest. Katastrofa, właśnie i mokro. Idę papugi właśnie nakarmić. Tu wczoraj papugom sypły trochę pszenicy, jęczmienia i ziarna od nich. Lubią bardzo takie namoczone papugi. Otwieramy. Dobra, wchodzimy. Wczoraj dostałem listek jarmużu papugi, widać, że go trochę tutaj posiekały. O, dobra. Trzeba tu dać. Dobra, tu już mają papugi. Dobra, i tutaj jeszcze, tutaj wam pokażę. Nie wiem, czy to wam już pokazałam. Lampkę mają. Świeci od 15 jakoś 30 do 21, 22 jakoś. Mają dzięki temu papugi jaśniej tutaj, nawet dość jasno mają. Żarówka jest 2 W chyba. Takie coś to było. Fajnie. Mają tu jasno. Muszę jeszcze ten chodnik muszę raz posprzątać tu. O, tu przepiórka, kogut. Tak to wygląda. Dam im jeszcze wody teraz. I później tam przyjdziemy do nierozłączek. Tam pokażę, bo tam i ubiało głowy w nim. Bo tam już dawno nie. Tam wam nie pokazywało, jak tam karmię teraz, jak to jest. By tym, jak to jest w garażu. Chciałem was na chwilę odłożyć, bo musiałem to odkręcić tu. Położymy to na ziemię tu. O, to lżej będzie na ziemi. Dobra, się nie wyleje. Powinno przynajmniej. O, to tylko wreszcie. Zmieniły to tym. Wypuczę to trochę, opuczę. Teraz wam pokażę, jak zakaniam papugi. Tego wam też nie pokazywałem. Kręcę tu. Tak idę w tą stronę. Papugi wchodzą. Do środka. Trochę im tam powiem, żeby do środka. No idź koza, dobra. Już weszły. Zamknę. Ja wam pokażę, to jest otwierane. Wszystkie są. A wybiegu nic nie ma. Z tego co tu widzę. Zamykam tu. Idziemy teraz do garażu. O. Patrzę. O, tutaj dolejemy zaraz trochę tym. Tak nie doleję poza nagraniem. To się tym ciężej dolewa. Weźmiemy stąd.
tylko na mnie. Te butelki, bo mi już zostało. Dobra. I ty, a ten sabiec też wszystko wyrzucę, nie chcę nic jeść. Wszystko tylko tą lucernę w granulkach by chciał jeść. Chyba mu przerzucę, tylko tutaj nawet widzę, że nie jest zjedzona. Kukurydza jest wszystko zjedzona. Tego nie mam. Chyba mu przerzucę tylko na owias. Nie chcę jeść. Nie rozrączki. Tutaj to otwieram. Tutaj mam wiadro. Do tego wiadro wlewam to. Wodę. Ach, tutaj znowu mają tak dużo mają tego, ale to jutro im to tam wydmuchę, albo raz im tam wezmę go. No bo to w sumie i dzisiaj mogę im. Wodę wyleję. Dobra. To wsypię tu. No mogły sobie powybierać, a do miski tylko trochę wsypię im. Bierzemy kubek. Dużo tu nasypałem, troszeczkę tylko. O. Piszcie w komentarzach też, czy chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale filmik z codziennych obowiązków, także cały dzień, gdy wam nagrałem od rana do wieczora, jak to u mnie wygląda, tylko wtedy by filmik trwał ze 40 minut, bo muszę powiedzieć, że dość dużo. Nie wiem, czy by mi się to udało zmontować, ale najwyżej by go zmontować na komputerze, gdzie mam dużo pamięci. Piszcie w komentarzach, ale nie wiem, czy będziecie chcieli taki długi odcinek. Wy już mieliście z karmienia, to były takie popołudniowe, wieczorne obowiązki były, także umiecie to tam sobie razem, to tak wziąć i będziecie mieli. No ale piszcie, jak tam chcecie. Dobra, zamykamy tym. Tutaj też mam tak dużo chyba. Tak jak myślałem. Stajko niezjedzone. Kurde. Nie wyrzuciła go. Zapomniałem o nim. Złożymy tutaj łopatkę. Aj, mogę to już do tego wsypać. Zapomniałem. Tak wam powiem, że za dużo jedzenia nie ma. Tu jest więcej takich resztek. Ale to jak będzie w tej misce, jak papugi tego nie zjął, to najwyżej będzie tam do karmnika dam, do glapkaków.
wsypiamy. Tę miskę wsypiamy jedzenie. Wystarczy. Zakręciłem niepotrzebnie, ale trudno. Że ta pogoda się zepsuła. Niestety, i to tak. Mokro jest wszędzie. Zamykamy to. Tam już do królików wam tylko pokażę, ale już nie będę karmił, bo wczoraj był filmik ze karmienia. Kurde, nie w tą stronę chyba. Nie. Jak to było już? Ajajaj, wylało się mi woda. Za dużo, no nawet gdzieś tam się zaklinowało. Ale... Wczoraj był filmik z karmienia królików. Przedwczoraj. Także to za dużo już. No. Pokażę samczyk. O, tutaj młode. Tutaj samiczka nasrała. Chyba to są wszystko samiczki, jeszcze nie wiem do końca. Właśnie się ta samiczka pogłaskać. No. Tutaj ten też będę przerzucał chyba już na sam owies, albo... Czekajcie, tutaj pokażę. Pokażę wam tutaj, jak ja to mam. Właśnie taka mieszanka tu jest, to jest... S. Pełno owsa, jęczmienia i bardzo mało tej lucerny i kukurydzy. Krep dostały dzisiaj trochę króliki. Miałem tutaj trochę. Tu zostały. Siano, ja już potem zupełnie strasznie wyrzucają te siano. Mniej jest zjedzone niż... Patrzcie tutaj, ile tego siana tu powrzucały. Te już się tak małe, mniej wolą. Reszta. Tutaj wszystko siano wyrzucą, patrzcie. I ścielą sobie tym sianem. Nie wiem czemu. Chciałem wam go pokazać. To tu bliżej. Niech się złapie. A do paśnika. Fajny jest. No, hop do góry. Aj, wysypałeś mi tu. Znowu będę musiał zamiatać przez ciebie, mały. Pierdolo, mała. No, zamykam już. Ty dobra, dobrze, to już będzie koniec. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dajcie subskrypcję, a w następnego odcinka i cześć.